parkingowych w stosunku do ilości posiadanych przez nas samochodów jest coraz mniej. Tymczasem są właściciele, którzy pozostawiają, a raczej porzucają swoje samochody w różnych miejscach miasta na wiele miesięcy, a nawet lat. Od 2 lat Straż Miejska prowadzi szeroko zakrojone działania pod hasłem Miasto bez wraków. Jest to program, który ma doprowadzić do tego, aby właściciele nie pozostawiali samochodów, których już nie eksploatują w miejscach, na miejscach parkingowych, na osiedlach, jak również na drogach publicznych. Musimy tu pamiętać o tym, że zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów, każdy nieużywany pojazd powinien być przez jego właściciela zezłomowany. Jest to ciążący na właścicielu pojazdu obowiązek, którego niedopełnienie spowoduje wszczęcie oczywiście postępowań karnych. Zawadzające pojazdy porzucone na drodze publicznej mogą zostać usunięte przez odpowiednie służby jak Straż Miejska bądź Policja na koszt właściciela, a ten nie jest mały. Nieco inaczej rzecz ma się z pojazdami porzuconymi na parkingach. Ten pojazd musi zostać usunięty przez sprawującego władzę na danym terenie, czyli albo przez administrację spółdzielczą, albo przez wspólnotę mieszkaniową. Pomimo tego, że samochód jest nieeksploatowany, musi posiadać ważne ubezpieczenie OC, tak samo dowód rejestracyjny. Więc koszty naprawdę mogą sięgnąć dość wysokich sum. Usunięcie pojazdu wiąże się z dużymi kosztami. Związane są one zarówno z transportem, a także z opłatą za każdy dzień na parkingu policyjnym. Ponadto właściciel ukarany zostanie karą grzywny.